Jaka była twoja pierwsza reakcja? Co sobie pomyślałeś po tym, jak dowiedziałeś się, że Wisła ciebie nie chce i nie chce ciebie Franciszek Smuda? Ciebie, który w tej Wiśle spędziłeś w Wiśle wiele, wiele lat. Zdobywałeś z Wisłą chyba 3-krotnie, tak? Nie mylę się, Mistrzostwo Polski. I nagle nie ma miejsca dla Kosowskiego przy Reymonta. Franciszek Smuda, przede wszystkim muszę powiedzieć, że Franciszek Smuda chciał mnie do Wisły 15 lat temu. To on był człowiekiem, który powiedział, że ten chłopak będzie grał u mnie w Wiśle. No tak się stało, że przyszedłem, był trener, ale zaraz musiał zrezygnować z funkcji. Później jeszcze raz go spotkałem, także tutaj co do samego faktu tego mojego odejścia, w tym momencie akurat zadziało się tak, że trener chciał zbudować, chce budować młodą drużynę i nie widział dla mnie miejsca w niej. Podobnie jak wcześniej nie widział dla mnie miejsca w reprezentacji, chociaż zagrałem u niego 2 niezłe mecze, to więcej powołań nie dostałem. Ja się liczyłem z tym, że może tak być w czerwcu, natomiast miałem sygnały od pana Bednarza, że wszyscy są w zasadzie zadowoleni ze mnie, z tego jak to wygląda na boisku, z tego jak pomagamy wspólnie z Radkiem i z Głową w szatni, jak to staramy się, powiedzmy, trzymać wszystko, utrzymywać na powierzchni, bo wiadomo, że Wisła nie tylko takie ma problemy i zawodnicy, którzy przyjechali do Polski z innych krajów, no, mieli prawo być zdenerwowani i mówiąc po piłkarsku troszeczkę odpuszczać. Także trzymaliśmy to... Dobra, zatrzymajmy się na chwilę. Bednarz mówi kilka miesięcy temu, że Wisła ciebie chce. Co mówi Bednarz 2 miesiące później, kiedy dostaje informację od Smudy, że trener ciebie nie widzi? Co, ja akurat po meczu, przed meczem z Zagłębiem Lubina, strasznie się pochorowałem i cały tydzień brałem antybiotyk. W zasadzie w piątek dopiero mogłem się podnieść z łóżka i pojechałem do Krakowa. W międzyczasie akurat zadziało się to, że trener Smuda podjął taką, a nie inną decyzję. I w piątek Jacek mi to przekazał. Waszym problemem mówiłeś o Żurawiu, o Frankowskim, o sobie, też Szymkowiak był w tej pace. Waszym problemem tak naprawdę było to, że wy za późno poszliście za granicę? Bo to było śmieszne, że wygraliście tak długo w Wiśle. Naszym problemem chyba było to, że... To były czasy, daj mi skończyć, to były czasy, kiedy Wisła wychodziła na boisko i lała wszystkich jak chciała. Wszystkich, bez wyjątku. No właśnie, chciałem do tego wrócić. My nie mieliśmy wtedy problemów. My się cieszyliśmy, że gramy. Dobrze się generalnie ze sobą czujemy i dobrze się bawimy. I to na tym się opierało. Nie byliśmy nastawieni tak bardzo mocno na kasę, jak teraz, powiedzmy, są nastawieni młodzi piłkarze, którzy jak poczują już, że coś tam grają. Zadebiutują w reprezentacji, to zaraz stoi menadżer, który mówi tyle i tyle będziesz zarabiał tutaj, za tyle i tyle cię sprzedamy. I człowiek zapomina o tym, że jeszcze generalnie istnieje coś takiego jak radość z gry w piłkę nożną. Ale to, to jest zmiana pokoleniowa i czasy tak się zmieniły, że jednak może na korzyść dla młodych chłopców, natomiast na niekorzyść dla kibiców tak to wygląda, że jednak no trzeba gonić za pieniądze, bo trzeba zadbać o swoją przyszłość. Dlaczego tamta Wisła nie osiągnęła zbyt dużo na arenie międzynarodowej? Ty zaraz powiesz o Schalke, tak? 4-1 w Gelsenkirchen i tak dalej, i tak dalej, i przegranej z Lazio. Ale na tyle lat dominacji w Polsce to jest mimo wszystko trochę za mało. Przede wszystkim zabrakło Ligi Mistrzów, prawda? Czemu się nie udało tak naprawdę? Co było problemem? No, droga do Ligi Mistrzów była zdecydowanie bardziej utrudniona, niż jest teraz. No tak, Barcelona, Real, to wiemy. Barcelona, Real, Inter. Później był Anderlecht, ale ja już nie grałem w tym meczu, więc... Nie, później 2 razy byli chłopcy bardzo blisko, bo i Panathinaikos, i Apoel, pomimo przepaści pomiędzy tymi drużynami... Jeszcze po drodze było pamiętajmy, Dynamo Tbilisi, jeszcze była Walerenga Oslo. No to były wpadki, tak? Karabach, to były wpadki. Natomiast wydaje mi się, że nasze pokolenie tak do końca też nie było tego świadome. Pamiętam jak dziś mecz, po meczu
z Parmą siedliśmy w szatni, popatrzyliśmy na siebie i generalnie chyba do nikogo nie docierało, co zrobiliśmy. Zwolniliśmy trenera, który teraz jest trenerem reprezentacji Włoch, Cesare Prandelli. Patrzyliśmy na siebie, każdy się uśmiechnął. No dobra, wygraliśmy kolejny mecz, idziemy się zabawić i od poniedziałku będziemy dalej na treningu, tak? Masz żal do Wisły? Bo powiedziałeś w tym słynnym wywiadzie dla Przeglądu Sportowego, że Michał Żywakow dostał propozycję już na kilka miesięcy przed zakończeniem kariery, że będzie dyrektorem sportowym. Masz żal do Wisły, że nie jest w stanie siebie zagospodarować? Że nie jest w stanie ci nic dać? Musielibyśmy wrócić do poprzedniego pytania. Mhm. I Legia zaproponowała Michałowi pracę kilka miesięcy przed tym, jak on w ogóle... Kilka miesięcy przed zakończeniem sezonu. Mhm. Z tego co wiem, że rozmowę przeprowadził z nim trener Urban. Męską rozmowę, wyjaśnił wszystko, postawił kawę na ławę i Michał miał jasność sprawy. No, to mi się bardzo podoba. Mnie takie sprawy ujmują i to jest bardzo profesjonalne. Wydaje mi się, że w tym kierunku powinny wszystkie kluby polskie zmierzać. Co do mnie, ja nie mam żalu, ja nie mogę mieć żalu. Ale czy powiedzieli ci, zastanowimy się, nie mamy jeszcze konkretnej propozycji, ale myślimy o tobie. Na konferencji tak? prasowej prezes Bednarz powiedział, że całkiem możliwe, że będę pracował w klubie. To samo powiedział pan Smuda. Natomiast ja generalnie wypowiadałem się już wcześniej, że tak powiem, rola skauta, nie umieszając tutaj ani Marcinowi Kuźbie, ani Żurawiowi, mnie nie do końca pasuje i że tak powiem bawi. I to nie jest do końca rola, w której ja bym potrafił się odnaleźć i spełnić przede wszystkim, bo wydaje mi się, że ja mogę troszeczkę więcej i wydaje mi się, że szkoda mi.